szanse i mogę zapewnić, że na pewno nam się to uda. Chciałbym skorzystać z okazji i podziękować przede wszystkim moim współpracownikom, których część z nich jest tutaj dzisiaj obecna na sali, za ostatnie 10 lat, za trud i czas, jaki włożyli w rozwój MFO. Ostatnie pół roku bardzo intensywnie współpracowaliśmy z doradcami, z domem maklerskim Millennium, z Kancelarią Prawną Wardeńskiej Wspólnicy. Dziękuję Wam za pomoc, dziękuję za profesjonalne doradztwo. Ale proszę Państwa, dzisiaj szczególne podziękowania należą się inwestorom, akcjonariuszom nowym, którzy uwierzyli nam, zainwestowali w nasze akcje. Mam nadzieję, o właśnie, jest na zielono. Była to dobra decyzja i mam nadzieję, że w przyszłości będzie notowania naszej spółki będą zawsze na zielono. Dziękuję Państwu. Widzę, że doczekaliśmy się i to bardzo szybko. Całkiem sporego wzrostu. Chciałem jeszcze dodać, że jest to 252 spółka budowana na głównym parkiecie i to również nas bardzo cieszy, że to jest spółek zaufało giełdzie. Chciałem również przypomnieć, że wczoraj mieliśmy debiut na internecie. Ten rynek również się rozwija i o nim nie zapominamy. Teraz chciałem wręczyć panu prezesowi symbol giełdowy, byka giełdowego. To jest taki symbol przynależności do naszej wielkiej, już teraz można powiedzieć, giełdowej rodziny. No i mam nadzieję, że znajdzie się gdzieś nie na honorowym miejscu jako ten właśnie symbol bycia już obecnym na rynku kapitałowym. Dobrze.